Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj... Leo Messi już oficjalnie po raz ósmy został nagrodzony statuetką najlepszego piłkarza na świecie, jaką jest Złota Piłka. Jak to niestety często bywa podczas organizacji gali France Football, nie obyło się bez kontrowersji. Czy Leo Messi jest faworyzowany przez Francuzów? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem Wam także o Jude Bellinghamie, który może pogrzebać transfer Kyliana Mbappé do Realu Madryt, oraz o Harrym Kane'ie, który może pobić rekord Roberta Lewandowskiego. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Już niebawem może być nas aż 400 tysięcy. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych, bardzo ciekawych newsów. Partnerem kanału jest STS, legalny polski bukmacher i oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Z kodem Football TV możecie odebrać pewne 1560 zł. Bonusy otrzymacie przy trzech pierwszych wpłatach, łącznie do 1500 zł oraz dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań po rejestracji. Świetną opcją jest także pierwszy zakład bez ryzyka do 100 zł, w skrócie wygrana lub zwrot. Więcej informacji o promocji na sts.pl. Link do rejestracji znajdziecie w opisie i w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie o kodzie Football TV. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. Dokładnie 30 października odbyła się kolejna gala organizowana przez France Football, na której wybrano najlepszego piłkarza na świecie ostatniego roku. W aktualnym roku obyło się bez większego zaskoczenia i Złota Piłka powędrowała w ręce Leo Messiego. Argentyńczyk skwitował to takimi słowami. Ta nagroda w równym stopniu należy się wszystkim moim kolegom z reprezentacji Argentyny. Uważam, że jest to prezent dla całego zespołu, który sięgnął po Mistrzostwo Świata. Gratuluję Kylianowi Mbappé. Francja grała wspaniale na tym turnieju. Jest wiele osób, którym muszę podziękować. Wszyscy bardzo mocno pracowali, aby nasze marzenie się spełniło. Nigdy tego nie zapomnę. Granie w piłkę przez tyle lat i wygranie Mistrzostwa Świata było czymś wyjątkowym. Warto wspomnieć, że jest to już ósma złota piłka Leo Messiego w karierze. O ile w kilku przypadkach Argentyńczyk był bezapelacyjnym kandydatem do wygrania nagrody, to jednak często mówiono na przestrzeni ostatnich lat, że Messi jest faworyzowany przez organizatorów i otrzymuje złotą piłkę wyłącznie za swoje nazwisko. Czy tak było i tym razem? Nie do końca. Messi był kluczowym piłkarzem na zeszłorocznych Mistrzostwach Świata w Katarze, a na dodatek wraz z Argentyną wygrał owy turniej. To głównie dzięki niemu Argentyńczyk wczoraj zdobył prestiżową nagrodę, bowiem w całej reszcie sezonu nie prezentował się jak najlepszy piłkarz na świecie, czy to w barwach Paris Saint-Germain czy Interu Miami. Zupełnie inaczej jednak sytuacja wyglądała w przypadku Erlinga Haalanda. Napastnik Manchesteru City nie zakwalifikował się ze swoją reprezentacją Norwegii na Mistrzostwa Świata. Dla Norwega tylko owy turniej był tak zwaną piętą achillesową. W całej reszcie sezonu dosłownie zdominował Premier League oraz, co najważniejsze, wygrał z Manchesterem City Ligę Mistrzów. To nie wystarczyło do sięgnięcia po złotą piłkę. Norweg otrzymał wczoraj tą samą nagrodę co Lewandowski imienia Gerda Müllera, czyli tak zwaną nagrodę pocieszenia, którą przyznaje się tym piłkarzom, których głupio puścić z pustymi rękoma po gali. I tutaj nasuwa się pytanie, co jest kluczem do zwycięstwa w złotej piłce. Raczej nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, dlatego warto opowiedzieć pokrótce o historii skandali tego plebiscytu. Pierwszym wielkim skandalem jest nagroda za rok 2010. W tamtym czasie było dwóch poważnych kandydatów do tej nagrody. Pierwszym był Wesley Sneijder. Holender poprowadził Inter Mediolan do najlepszego sezonu w historii. Mediolańczycy wygrali Serie A i Puchar Włoch, ale przede wszystkim Ligę Mistrzów. I to w wielkim stylu, pokonując po drodze Chelsea, Barcelonę i w końcu w finale Bayern Monachium. Sneijder był wielkim liderem tej ekipy, do tego miał liczby, bo to właśnie jego bramki i asysty były kluczowe w fazie pucharowej. Do tego zagrał fantastyczny mundial w RPA, gdzie poprowadził Holendrów aż do finału. W tamtym turnieju miał 5 goli i asystę, był niesamowity. Jedynym, który mógł mu przeszkodzić, był Andres Iniesta, który miał świetny sezon, ale przede wszystkim w finale mundialu zdobył zwycięskiego gola. Okazało się, że nagrodę zdobył wówczas Leo Messi, który w tamtym sezonie właściwie nie miał żadnych osiągnięć drużynowych, poza tytułem mistrza Hiszpanii.
dziennik Marka, nazwał tę decyzję kradzieżą. Myślę, że ta decyzja to początek końca tego plebiscytu. Do końca jeszcze nie doszliśmy, ale po drodze było kilka wyraźnych tapnięć, które spowodowały znaczne obniżenie prestiżu. W 2013 roku po nagrodę miał i powinien sięgnąć Frank Ribery. To on był motorem napędowym Bayernu Monachium, który wygrał wszystko co możliwe. Od Mistrzostwa Niemiec przez Ligę Mistrzów, aż do klubowego Pucharu Świata. Pod koniec roku było niemal pewne, że Ribery dostanie nagrodę, wtedy organizatorzy wydłużyli termin głosowania. W barażach o prawo gry w mundialu w Brazylii Cristiano Ronaldo rozniósł Szwecję i to on dostał nagrodę. W końcu dochodzimy do naszego Roberta Lewandowskiego. W 2020 roku z powodu pandemii odwołano plebiscyt, uzasadniając to tym, że nie wszystkie ligi zdążyły dograć sezon. Oczywiście większość lig dograła, nie zdążyła francuska, gdzie i tak nie było do tego poważnych kandydatów. Stuprocentowym faworytem był wówczas Robert Lewandowski, który w tym sezonie miał fantastyczne osiągnięcia z Bayernem. Niemcy w genialnym stylu zwyciężyli w Lidze Mistrzów, zaś Lewandowski w tych rozgrywkach w 10 meczach miał 15 goli i 6 asyst. To było niewiarygodne. Gdy France Football odwołało plebiscyt, wiele osób u nas uważało, że było to skrajnie niesprawiedliwe. Lewandowski został po prostu w ordynarny sposób okradziony. A wy? Co sądzicie o plebiscycie złotej piłki? Czy ma on jeszcze w ogóle sens? Zachęcam Was do dyskusji w komentarzach. Real Madryt od długich lat stara się o sprowadzenie Kyliana Mbappé, który nieprzerwanie od połowy 2017 roku występuje dla Paris Saint-Germain. Fakt jest jednak taki, że już w 2016 roku Francuz był na oku królewskich i gdyby nie zaporowa oferta PSG w wysokości 180 milionów euro, to Kylian już dawno grałby na Santiago Bernabeu. Pojawia się jednak pytanie, czy jego transfer do Madrytu wciąż ma sens. Obecna umowa piłkarza jest ważna do połowy przyszłego roku, jednak z powodu na klauzulę, która pozwala mu grać na Parc des Princes o sezon dłużej, klub może przekonać go do tej opcji. Jeśli taki scenariusz stałby się faktem, przenosiny Mbappé na Santiago Bernabeu byłyby bardziej ruchem marketingowym, aniżeli stricte sportowym. Dlaczego? Po odejściu Karima Benzemy Real stracił napastnika, co teoretycznie miało stać się poważnym problemem dla Carlo Ancelottiego, ale nic bardziej mylnego. Transfer Jude Bellinghama z Borussii Dortmund okazał się świetnym wzmocnieniem dla Los Blancos, nie tylko w środku pola, ale i w ataku. Zaledwie 20-letni Anglik po 10 kolejkach La Ligi zdobył aż 10 bramek, dorzucając kolejne 3 bramki w Lidze Mistrzów. Ostatnie dwa trafienia zaliczył w El Clasico, zabierając Barcelonie szansę, chociaż na jeden punkt w ostatnich minutach klasyku. Jude Bellingham jest już uznawany za największą gwiazdę Realu Madryt, a z faktu, że gra z numerem 5 na plecach, wielu kibiców porównuje go do Zinedina Zidana. Właśnie dzięki Jude'owi Real może być coraz mniej zdeterminowany na transfer Kyliana Mbappé. Oczywiście pod warunkiem, że ten wykorzysta klauzulę i przedłuży swoją przygodę w Paryżu o kolejny rok. Królewscy również biorą pod uwagę ściągnięcie Wiktora Osimena z Napoli, który sam chce opuścić Neapol. Jak to jednak będzie wyglądać w rzeczywistości, to się okaże w bliższej przyszłości. Pewne jest jedno, na chwilę obecną to Mbappé bardziej potrzebuje Realu Madryt, aniżeli Real Madryt Francuza. Robert Lewandowski najlepsze lata swojej kariery z perspektywy kibica prawdopodobnie ma już za sobą i raczej nie zobaczymy już tak indywidualnych osiągnięć, jakie zdobywał w szeregach Bayernu Monachium. Pokazać za to je może Harry Kane, który zalicza świetny początek w niemieckiej Bundeslidze. 30-latek sezon 2022-2023 zakończył z liczbą 30 bramek w Premier League, natomiast aktualny sezon pod względem liczb może być dla niego lepszy. Anglik po 9 kolejkach ma na swoim koncie aż 12 trafień, co staje się pewnym niebezpieczeństwem dla Roberta Lewandowskiego i jego rekordu sezonu 2020-2021. W tamtym właśnie okresie Polak pobił rekord bramek w jednym sezonie Bundesligi, który przez pół wieku należał do legendarnego Gerda Müllera. 41 goli po 34 kolejkach stał się barierą, która w opinii mediów nie zostanie pobita przez długie lata. Ale chyba nikt nie spodziewał się, że do Bawarii trafi jeden z najlepszych napastników w historii angielskiej piłki. Harry Kane do pobicia rekordu Roberta potrzebuje aż 30 bramek, a ma na to wyłącznie 25 kolejek. Jednak jego początek daje mu duże nadzieje na przebicie bariery 40 goli w aktualnym sezonie Bundesligi. Oczywiście musimy wziąć pod uwagę, że Kane może po drodze ominąć kilka kolejek z powodu urazów czy innych powodów, ale chyba pierwszy raz możemy śmiało martwić się o rekord naszego rodaka. Anglik to klasowy napastnik z długim doświadczeniem w Premier League, która jest silniejszą ligą aniżeli niemiecka.
Z perspektywy polskiego kibica dobrze by było, gdyby Anglik nie pobił rekordu 41 goli Roberta Lewandowskiego, ale na pewno warto życzyć mu zbliżenia się chociaż do tej bariery z faktu, że to mocno zbuduje jego pozycję w Bayernie Monachium i może w końcu zdobędzie pierwsze poważne trofea w swojej karierze. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się on Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już niebawem w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!